Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj ponownie gościmy pana Henryka Metza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego poprzedniego filmu i nie wiecie, czym jest Przemysł 4.0, to koniecznie musicie do niego zajrzeć. Zostawimy wam go w opisie, podeślemy wam linka, żebyście mogli dowiedzieć się, czym tam ogólnie charakteryzuje się właśnie Przemysł 4.0. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, jak ten Przemysł 4.0 wdrożyć. Jak szybko wejść z naszą firmą właśnie w ten Przemysł 4.0. Jakie rady, panie Henryku? Od czego zacząć? Najlepiej od początku, to znaczy od zdefiniowania celu. Co chcemy uzyskać? Mówiłem o tym już wcześniej, w poprzednim naszym spotkaniu, ale przypomnę raz jeszcze. Dobre określenie celu jest podstawą, ponieważ od tego będzie zależeć, czy wdrożenie się powiedzie. I tutaj pomocą w tym określeniu celu może być na przykład zastosowanie metodyki ADMA, czyli to jest akronim od Advanced Manufacturing. Metodyka przeprowadzania audytów w przemyśle, przede wszystkim w przemyśle, ale nie tylko, w firmach usługowych także, została przygotowana, wymyślona w Holandii. Natomiast w tej chwili jest to jedna z obowiązujących metodyk w całym tym systemie przyznawania dofinansowań. W Polsce przyznaje na przykład PARP, ale także inne instytucje. No i wykonanie tak zwanej roadmapy, czyli mapy drogowej wdrożenia w tej metodyce jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle pozyskać takie dofinansowania. Także mamy jakby dwa aspekty sprawy, ten praktyczny i ten formalny, czyli praktyczny. Mamy narzędzie do zbadania w sposób standaryzowany potrzeb firmy, tego, czego firmie brakuje, co należałoby poprawić. A z drugiej strony mamy narzędzie akceptowane przez firmy przyznające różnego rodzaju fundusze, po to, żeby je właśnie pozyskać na te działania, które chcemy zrealizować. A czy jeżeli nie chcemy się starać o dofinansowanie, chcemy własnymi środkami działać, to czy też warto te dwa aspekty, czy trzeba i czy może czy warto te dwa aspekty właśnie stworzyć, tą metodykę ADMA wykorzystać i tą roadmapę również stworzyć? Oczywiście to zależy od zakresu przedsięwzięcia. Przy większych projektach, to znaczy projektach o charakterze strategicznym, takich planowanych na kilka lat, warto taką metodykę wykorzystać, niezależnie od tego, czy będzie się firma starać o dofinansowanie, czy finansuje to z własnych środków. Moim zdaniem generalną zasadą powinno być przeznaczanie własnych środków na rozwój firmy, ponieważ dofinansowanie powinno być taką wisienką na torcie, czyli takim dodatkiem bardzo mile widzianym, natomiast niekoniecznym z tego względu, ponieważ planujemy rozwój firmy, planujemy rozwój firmy pod kątem też przychodów, a w związku z tym no, należałoby coś do tego rozwoju dołożyć, czyli zainwestować. Także metodykę ADMA możemy stosować i w przypadkach, kiedy jest ona wymagana, czy jest preferowana, i w przypadku, kiedy tylko chcemy mieć standaryzowane narzędzie do zbadania poziomu, bo to przede wszystkim o to chodzi, poziomu cyfryzacji firmy, czyli poziomu zastosowania, wykorzystania tych wszystkich narzędzi wspomagających, jakim są na przykład systemy rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i wiele innych towarzyszących systemów. Czy na tym pierwszym etapie ktoś może nam pomóc? Czy wewnętrznie w firmie musimy wszystko to określić? Czy tutaj możemy liczyć na pomoc jakichś instytucji albo osób, które prowadzą szkolenia, bo które w pewien sposób wchodzą do naszej firmy i pomagają nam zauważyć te wszystkie elementy? Tak, ja myślę, że nawet warto, ponieważ zawsze warto przyjrzeć się firmie z zewnątrz. Pracując w danej firmie mamy już wyrobiony obraz tego, jak pracujemy i wydaje nam się, że to jest jedyny możliwy sposób zrealizowania danego procesu. No i taki audyt może też być dla części menedżerów szokiem, że może się okazać, że jednak można to zrobić inaczej i bardziej efektywnie. Także na pewno zaproszenie osób z zewnątrz jest tą wartością dodaną, którą
polecałbym, nie tylko ze względu na to, że sam takie działania prowadzę, bo jest szereg osób i szereg metod, którymi można to wykonać. Inną z stosowanych też przeze mnie bardzo często jest metoda mapowania strumienia wartości. Przez każdą firmę ten strumień wartości powinien przepływać. Musimy go zmapować, czyli po prostu zmapować procesy, żeby zobaczyć, jak ten strumień wartości płynie, no i czy oczywiście nie da się go poprawić. Czyli podsumujemy ten pierwszy etap, w którym musimy określić tak naprawdę cel, w jakim będziemy działać, wykorzystać metodykę ADMA, stworzyć roadmapę, określić to, co potrzebujemy. Tak. I do tego najfajniej wykorzystać jest osobę z zewnątrz, która pozwoli nam mieć też inny punkt widzenia, ocenić to okiem osoby z zewnątrz. Tak. Też dlatego, że tylko w naprawdę bardzo dużych korporacjach, bardzo dużych firmach są osoby dedykowane do tego typu działań, które specjalizują się w tych metodykach. Zazwyczaj tych kompetencji audytu procesów, doskonalenia procesów w firmach mniejszych, a nawet średnich nie ma. Także te osoby z zewnątrz, które robią to, na pewno są potrzebne. Drugą zaletą zaproszenia osoby z zewnątrz jest jej doświadczenie w różnych branżach, ponieważ ma przegląd możliwości i przegląd, jak działają procesy w różnych branżach i to jest ta wartość dodana, ponieważ można czerpać z tych doświadczeń i pozyskać uwagi, które mogą się przydać akurat w tej firmie, w której audytor podejmuje działanie. W takim razie, jaki jest kolejny etap? Co dalej? No, po zdefiniowaniu potrzeb, po zdefiniowaniu zakresu możliwych działań, trzeba je w jakiś sposób podjąć. No, na pewno nie robi to osoba, która szkoli. Osoba, która szkoli czy robi audyty, przygotowuje ludzi, więc naturalnym kolejnym etapem jest przeszkolenie załogi, czyli przygotowanie zarówno menedżerów, czyli zrobienie tego tak zwanego kaizenu przepływu z osobami kluczowymi w firmie. Kolejnym stopniem przy wdrażaniu już konkretnych rozwiązań należy przeprowadzić tak zwany kaizen stanowiskowy, czyli przygotować ludzi na poszczególnych stanowiskach pracy do wdrożenia tych metod i stosowania ich na co dzień. Także są to działania połączone. Nigdy nie jest to tylko szkolenie, ale jest to raczej warsztat, czyli przekazuje pewien zakres wiedzy, który natychmiast należy zastosować w praktyce. Na samym początku nie musimy mieć bardzo dużo nakładów finansowych na sprzęt, na rozwój właśnie typowo cyfrowy, tylko zaczynamy od tego inwestowania w ludzi, rozwoju ich kompetencji, rozwoju ich właśnie typowego przygotowania dopiero do kolejnych etapów, tak? Tak, i to powinny być z założenia działania samofinansujące się, czyli przechodzimy przez pewien etap przygotowania ludzi, od razu wdrażamy te poznane rzeczy w procesach firmowych, w działalności poszczególnych działów, wydziałów, stanowisk pracy i uzyskujemy efekty. Taka jest kolejność. Jeżeli dochodzimy do granicy, wtedy zastanawiamy się, jaki system wspierający, system informatyczny wdrożyć. Można śmiało powiedzieć, że firmy już w tej chwili mogą startować, mogą zaczynać ten przemysł 4.0 wdrażać, bo tak naprawdę on zaczyna się od czynnika ludzkiego, od rozwoju, od umiejętności i dopiero naturalnie przechodzi do tych bardziej informatycznych, cyfrowych elementów. Tak, zgodzę się z Panią, że tak należy zacząć, ale z jednym wyjątkiem, dosyć istotnym. W metodyce ADMA jednym z obszarów, który jest badany, jest tak zwane cyberbezpieczeństwo, czyli na jakim poziomie firma jest w danym momencie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed atakami. One się zdarzają, to nie jest jakiś mit. Miałem okazję niedawno w pewnej firmie rozmawiać z menedżerami, którzy powiedzieli mi, że na ich firmę już dwukrotnie był taki atak przeprowadzony, co zablokowało im wszystkie systemy na kilka dni. Atak między innymi polega na tym, że atakujący szyfruje dane i za pewną opłatą deklaruje, że odkoduje te dane. Tu należy działać równolegle, ponieważ to jest obszar, który firmy
mają już wdrożone, mają wdrożone różne systemy typu ERP, różne inne i korzystają bardzo intensywnie z sieci ogólnodostępnej. Nawet jeżeli to są sieci zabezpieczone, warto sprawdzić, na jakim poziomie są te zabezpieczenia, czy są wystarczające i czy nie zablokują, totalnie zablokują działalności firmy w przypadku takiego ataku. W tym momencie podsumujemy taki drugi etap, czyli to, że trzeba wyszkolić kadry, że trzeba zwrócić uwagę na człowieka, żeby przygotować go, wyszkolić. Jaki jest kolejny etap? Co dalej? No po tych szkoleniach, tak jak wspomniałem, jeżeli mamy dobrze przygotowaną mapę drogową, na przykład w tej metodyce ADMA lub określone przepływy i obszary doskonalenia przy pomocy metody Value Stream Mapping, mapowania strumienia wartości, możemy podjąć działania w konkretnych obszarach i to są tak zwane działania pilotażowe, czyli wybieramy sobie pewien obszar, wdrażamy usprawnienia, które zaproponuje bądź osoba, która została zaproszona do współpracy, bądź też sami pracownicy. To jest też bardzo istotny element, angażowanie pracowników, ponieważ łatwiej wdraża się zmiany, kiedy one pochodzą bezpośrednio od ludzi pracujących w firmie, niż te przynoszone z zewnątrz. No i w takim układzie możemy rozpocząć pracę nad doskonaleniem. Pokazujemy na obszarze pilotażowym, jak to działa, a potem robimy rollout, czyli rozprzestrzeniamy to, rozszerzamy na wszystkie obszary działalności firmy. W kolejnym etapie po prostu skupiamy się na mniejszej części, nie wprowadzamy tych zmian od razu we wszystkich naszych działach, tylko po prostu wybieramy sobie jeden mniejszy, w którym robimy taki pilotaż, próbę. I następnie przenosimy to na działalność całej firmy. I tutaj dopiero wtedy, kiedy sytuacja jest ustabilizowana, przy czym stabilizację rozumiem nie jako wykutą w marmurze na wieki, tylko stabilnie działający proces, który jest ciągle usprawniany, możemy pomyśleć o kolejnym kroku, czyli wdrożeniu zaawansowanych systemów wspomagających, ponieważ no, najłatwiej sobie to wyobrazić na produkcji. Musimy zaplanować, gdzie mają być na przykład terminale, do których pracownicy będą podchodzić po to, żeby uzyskać informacje na temat tego, co mają wykonać, raportować, co zrobili. Bez uporządkowanego procesu nie jesteśmy w stanie w ogóle wskazać miejsca, gdzie takie urządzenia powinny być zainstalowane. Także naprzód porządek w procesach, porządek na hali, przeszkolenie ludzi i w momencie, kiedy wszystko zaczyna funkcjonować prawidłowo, wdrażamy kolejne rozwiązania już stricte informatyczne. Czy tak naprawdę będzie moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, że to już ostatni etap i przemysł 4.0 mamy w naszej firmie wprowadzony? Czy tak naprawdę to taka metoda ciągłego doskonalenia, która gdy tylko osiągniemy kolejny etap, ona będzie szła cały czas do przodu? To oczywiście jest metoda ciągłego, czy też ja wolę używać słowa nieustannego doskonalenia, który jest zgodny z cyklem Deminga, czyli tym klasycznym cyklem znanym z metod typu Lean Management czy Kaizen, czyli zaplanuj, wdrażaj, weryfikuj, sprawdzaj, a następnie koryguj, o ile to jest możliwe. Drugie takie kółko to jest po wdrożeniu jakiejś zmiany należy ją ustabilizować, czyli wprowadzić pewien standard, ale standard również rozumiany jako stabilizacja, a nie jako rzecz, która ma obowiązywać po wsze czasy. W takim razie myślę, że możemy podsumować to wprowadzenie przemysłu 4.0 do naszej firmy w takim uproszczeniu dużym w 5 krokach. Pierwszym będzie tak naprawdę określenie celów, stworzenie roadmapy, która pozwoli nam później poruszać się po całym tym schemacie wprowadzenia. W drugim etapie skupiamy się na człowieku. Szkolimy go, pomagamy, żeby on później mógł tym procesem sterować i żeby ten proces prawidłowo wykorzystać. Trzeci punkt to jest pilotaż, który pozwoli nam na małym obszarze w naszej firmie sprawdzić, czy tak naprawdę nasze rozwiązania działają, co możemy ulepszyć, co możemy poprawić. Dopiero później w czwartym etapie rozszerzamy to na całą naszą firmę. I w piątym, końcowym etapie dopiero wtedy wprowadzamy te bardziej zaawansowane technologicznie i systemy informatyczne.
Czy tak można to podsumować? Tak, oczywiście, przy czym dodam tylko, że ten piąty końcowy należy traktować jako też wstęp do pierwszego, który należy powtórzyć, ponieważ to cały czas jest cyklicznie powtarzane. W jakich cyklach, to zależy od sposobu, wielkości firmy, złożoności procesów i wielu innych czynników. Natomiast nie jest to proces jednokrotny. Jest to wielokrotne powtarzanie tych kroków, które pani wymieniła, gdzie nie zawsze ta kolejność musi być zachowana, natomiast podstawowe elementy czy podstawowe zasady wprowadzania zmian na pewno tak. To może na zakończenie, panie Henryku, ma pan radę, bo na pewno ogląda nas sporo osób, które nie wiedzą, czy zacząć, czy od kiedy zacząć, czy może jeszcze chwilę poczekać. Jaką miałby pan radę dla takich firm, które dopiero początkują w tym systemie, w tym przemyśle 4.0, dopiero dowiedziały się z naszego poprzedniego filmu, że coś takiego jest, chciałyby zacząć? I co na samym początku? Co by im pan radził? No przede wszystkim myślę, że to jest rzecz, którą każdy menedżer prowadzący firmę odczuwa, potrzebę rozwoju, potrzebę doskonalenia. Ludzie zazwyczaj nie boją się zmiany, bo te zmiany zachodzą wokół nas. Podam przykład, wyjeżdżamy na wakacje, więc co najchętniej większość ludzi w związku z wyjazdem na wakacje zamawia no, jakieś wczasy typu all inclusive. Czyli jedziemy do hotelu, mamy śniadanie, obiad, kolację, wiemy wszystko. Ale powiedzmy wziąć plecak i pojechać na 3 tygodnie w ciemno do Kambodży, kto to zrobi? Czyli ludzie nie boją się zmian, boją się nieznanego. Należy określić ten obszar, który chcemy udoskonalić, czyli po prostu to nieznane nazwać. Wtedy ono przestanie przerażać i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, czy zrobić to teraz, czy za jakiś czas. No, ja zawsze uważam, że teraz, bo jeżeli potrafimy określić obszar do zmian, to należy się zająć tym natychmiast. Jeżeli nie potrafimy określić obszaru, to poświęćmy czas na określenie, ponieważ zgodnie z takim przysłowiem, że lepiej poruszać się do wyznaczonego celu i chybić, niż poruszać się bez celu i trafić. W tym momencie z naszej strony możemy radzić wszystkim firmom, żeby zaczęły działać. Żeby obejrzeli jeszcze raz od nowa ten filmik i faktycznie zaczęły ten pierwszy etap wprowadzać i pamiętały, że nie są w tym sami, bo bardzo dużo osób może pomóc. Są osoby z zewnątrz, są osoby w naszej firmie, które pomogą nam te pierwsze etapy przejść i zrealizować, a nie ma na co czekać, ponieważ no, technologia cały czas idzie do przodu. Dokładnie tak. W takim razie dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie panu Henrykowi za obecność i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze niejednokrotnie okazję się spotkać i nie tylko ten przemysł 4.0, ale również inne kolejne tematy wspólnie zrealizować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.